Pracę w nasze muzeum i co możemy tylko, prawda, w jakiej postaci, tylko takich upamiętniających plakietek. Które umieścimy w muzeum, w naszym muzeum. Proszę bardzo. Nie żyje nam sto lat, sto lat. Nie żyje, żyje nam jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyje, żyje nam. Nie żyje, żyje nam. A do domu certyfikat wdzięczności na czy na ścianę. Na pamiątkę. Dziękujemy również. Bez Tadeusza to by nie mieliśmy nigdy takiego muzeum, jakie mamy. Najpiękniejsze muzeum Armii Krajowej i pierwsze w ogóle na świecie. I najpiękniejsze. Nie ma nikt takiego. Zwiedzający fachowcy, że tak powiem, wojskowi wyrażają się bardzo pozytywnie o naszej pracy. No, dzięki oczywiście całej architekturze doktora Malińskiego. Oprócz naszej oczywiście mrówczej pracy, to znaczy zebrania wszystkich eksponatów, a można sobie wyobrazić, jakie to drogie dla AKOWC-ów eksponaty, skoro przywędrowały aż tak daleko tutaj. I są bardzo dla nich bardzo cenne i pragną, żeby dzieci, wnukowie zawsze miały ten jakiś punkt oparcia, że właśnie dziadkowie byli tymi wyrazicielami ogromnego patriotyzmu i wspaniałej Armii Krajowej, która była na miarę światową jedyną. Także jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy oczywiście do zwiedzania naszego muzeum. Dziękuję, do widzenia. Do... Zachęcam. Owszem, jeszcze jest przewodnik po muzeum. No, nie wiem, po dolarze czy po dwa, tak? No. Aha. Także zachęcam Państwa do... Ty zostawił dwie pyzy. Dorota będzie musiała do domu wrócić. Jedno na śniadanie, a drugie na... Nie ma pieska. No.
I dlatego nie wiem, czy pani czyta artykuł, później ukazał się w Dzienniku Polskim, komitet stworzony dobrego imienia kierowcy i został zamieszczony artykuł, którym po prostu zamieszczono te wyciągi z internetu, żeby pokazać, że to jest Chicago, że to jest A córka? Oleńka dostała na rok stypendium na Jagiellonii. Ja wczoraj musiałam pójść ze stacją zapłacić bo kredyt. Ona ma wyznać, ale w tej chwili jest o wiele słabiej. To jest taka historia. Ale nie zainteresowała. Nieraz są takie sytuacje, że potem po paru latach dochodzą do wniosku, że jednak na pół najlepiej. Są bardzo dobrze stosunki. Ale zaimponowali mi Oleńka i Mikołaj, wnuki moje, bo mieli wyjeżdżać Arzlicę, a Cukrzycę. No i sytuacja była taka, że dziadek powiedział, że ona absolutnie się nie ruszy, że tak się nie siedzą. I oni się zbudowali. Tak, ale praca to nie ma po polsku. Teraz czytam za doktora, które? Wszystkie. Właśnie przeczytałam w Cieniu Szatana. Tak, wspaniałe. Ale on ma talent, naprawdę. I te przeżycia, jakie były po przyjeździe tutaj, prawda, to kapitalne. On ma talent, wspaniale pisał. Już 9 miał? 2 korekcje. Niesamowite. On wierzy. A ja bym nie. On mnie proszę w historii rozwiązki pochwalić w Sądzie Najwyższym. A muszę się pochwalić, że ta moja wrażenia, jak oni powiedzieli, jedyna w uniwersytecie na matematyce, jako jedyna jest kobieta, która miała lata studiów. Ej, no, ja widziałam jej inne, nie mogę powiedzieć. Tak, bo to już nie mam słowa. Dziewczyna i taką mieć wolę do matematyka. Ja mam nogę, to kulepsza. Ja mówię, to tak się wróciło. Tak jak mój syn ten stary, on wiedział, jak cyfry razem, to ja mu się robił już niedobrze. On miał też same, matematyka, to nie ma, że jest taką domeną męską. Tak, no daj. Skończył dyplom nauczyciela matematyki i science. Ale nigdy w tym nie tkwił, dlatego że tak. Tamta młodzież to zachowywała. Więc jak on pomyślał, że ma wrócić do amerykańskiej tej rozszalałej młodzieży, tam ci z daleka się kłaniali, bo Smornik, Mr. Lisiecki w ogóle w klasie. Idealnie, cisza, dyscyplina. I poszedł i zrobił za nabór master z tego, social science. I on pracuje. Tak. Jest tak rozpuszczana. Strasznie, nie ma niesamowitego respektu. Nie mają dla starszych, dla w ogóle. Nie ma. A już teenagery amerykańskie, no to co rodzice wiedzą, co? Tak, ale teraz ostatnio to 5 właśnie takich młodych 50-50. I co na ale ten Leszek Kamiński to on miał kłopot, bo jeszcze dostał kolajczyk. To było bardzo modne, że dużo młodych. Młodych ludzi to jest na kłopot. Takie, nie bardzo, ale jak ludzie komentarzy, ale Polski, który mnie pierwszy raz, ty, chłopa masz? No ja mówię,
wie, no bo tam żyletka jest do golenia. Czasami na jeden, na 11 trochę z innej strony. Kiedy ty będziesz miał dyżur? Następną niedzielę masz. Tak, następną niedzielę. Oni, wie pani, jest takie prawo, że nie wolno im się zapytać Romana. Ma 50 par. Nie wygląda. I oni myślą, że on jeszcze. Jakiego przyjęli do pracy, to psuje im. Nie, nie, ta moja firma, w której teraz pracuję, wcale nie chciałam, chciała mieć młodego. No sam chciała, powie, że oni stawiają na młodych. Tak jest, tak jest. Nie wiem, czy ja bym wolała zawiesić całe moje ciało. Ale po co o tym myśleć? To jest to zawsze się. Ja tylko chcę zdążyć, żeby uregł swoje pamiątki. Oni nie, moja rodzina czeka. I oni czekają, żebym ja to zrobiła, bo oni nikt się nie może zdobyć na to. A ja się nie mogę do tego przybrać. Oni wszyscy już wiedzą, że Basia ma... Prywatnie w domu, w Kamińskim, czy gdzieś tam. To ja byłam wtedy po rekonwalescentką, to ja to nie byłam na świeżo. Większość tego towarzystwa to przyjeżdżało mniej więcej w tym samym czasie. Takie piłki tej wielkości, piłki srebrne, i tak odbijały się od ziemi, jak piłka, parę razy ta kule, taka, i jak przemnie wszedł, tam w kule, tylko drzewo rozłupało od ziemi, drzewo na kule, a myśmy tego drzewa, ale spadło przed nam, tego na 20-30 metrów najwyżej, ta kula. I wiecie, że nas tylko tak przeszedł taki prąd, ale nic się nikomu nie stało. Strasznie. Skali jego. Ja sama.
Pilnowałam cały czas, więc nie miałam. Ale taka dobra. Chcę się jeszcze dowiedzieć, jak się nazywa ta trzecia książka Subczyńskiego? W cieniu szatana, to ja właśnie przeczytałam. W cieniu szatana, barwy życia. O, barwy życia, tak? To najlepsza, tak? Pani przeczyta. Ja mam. Jak nie żartuję, nie dodałam chyba w jednej i musi wynajmować stolek, żeby mieć większość tych książek, to ja osobiście nie kupuję książek. A po co jest to takie, że jest? A jeszcze podróżę bez przerwy. I teraz więc tytuł był... Ja już zapomniałam. Barwy życia. Barwy życia. I na gorąco. I na gorąco. Barwy życia i na gorąco. I jeszcze raz właśnie. Tam kochani życia. O, pani Irena. Tak się cieszę, że mogę tak ładnie wygląda. To było ładnie. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. I ten moje kuzynki, mniej więcej moje wieku są, że one bliska się nie przeglądają sobie. No coraz dalej, Nie całować się, bo będzie też. Za późno. No. Bo na pewno się Pani Zosiu, pomóc wam to znieść, nic nie ruszać tego?